Cześć widzowie, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę inna, nietypowa forma. Czegoś takiego jeszcze nie próbowaliśmy. Po pierwsze, gdzie się znajdujemy? Bo na pewno nie w herbaciarni. W domowym zaciszu. Tak jest. I cały odcinek będzie poświęcony jednej konkretnej herbacie. Na spokojnie przeprowadzimy was przez to, jak taką sesję herbacianą wspólnie urządzić. Co warto poruszyć, jak w ogóle tę herbatę degustować, próbować, co jest ważne, jak ten cały, można powiedzieć, rytuał przebiega. Co takiego wybraliśmy do picia, bo to też nie jest przypadkowe. Wybraliśmy Haka Shenga, którego mamy w dwóch wersjach, Sheng i Shu. Nawet już teraz w trzech? Słuchaj, w trzech wersjach. Pojawił teraz się jeszcze starszy Sheng, taki sprzedawany w 5-gramowych saszetkach. To Sheng 2002 rok, no to prawie że się wtedy urodziliśmy. No tak, no jest to staruszek. Po pierwsze, dla ludzi, którzy gdzieś nie są w temacie, to się wydaje bardzo dziwne, no bo gdzie herbata taka stara, to już chyba zepsuta, no. Zwietrzała. Ale na dobrą sprawę, no tutaj wypada to zupełnie inaczej. Co bym chciał na początku podkreślić, to od razu bym powiedział, że to nie jest herbata dla każdego, jeszcze przed spróbowaniem może dokładnie powiem, ale myślę, że gdzieś w trakcie będziemy dokładnie już opisywać, co i jak tutaj z nią, w niej można poczuć, jaka to jest herbata. No ale jak w ogóle będziemy ją parzyć? W stylu Gong Fu i też w tym dłuższym filmie przedstawimy, jak to parzymy po prostu, na czym polega parzenie w Gong Fu. Tak jest. I kolega pił, ja jeszcze tej herbaty nie piłem. Głównym celem tego filmu jest pokazanie, co będziemy wyczuwać na przestrzeni parzenia tej herbaty. Czy mnie zasmakuje, czy nie zasmakuje, i pokazać jakby no, na czym polega degustowanie może herbaty, tak? Czy przyjemność płynąca z tego, że pijemy sobie jakąś herbatkę dłuższy czas. Tak jest. Właśnie tutaj mając w dobrej jakości czajniku Zoji Rushi. Litr mamy tutaj wody? Tu akurat jest 0,7, 700 ml, ale jest też ten wariant większy. W każdym razie polecam serdecznie te termosiki Zoji Rushi. Tu szczególnie do herbaty dobrą robotę robi ten system otwierania, zamykania. To jest praktyczne i wygodne, jakby ktoś się zastanawiał. No ale już nie przeciągając, to przejdźmy może do tego, co my tu w ogóle mamy. Także mamy czajniczek, w którym będziemy herbatę parzyć. Mamy czachaj, mamy czarki. Do tego drugiego czachaja będziemy sobie ewentualnie zlewać to, czego nie będziemy pić. Więc ja bym proponował zacząć od ogrzania w ogóle całej tutaj naszej ceramiki, żeby wszystko było ciepłe i gotowe. To jest też o tyle ważne, że później jak będziemy tutaj wrzucać do tego czajniczka te suche liście, no to one już w ogrzanym czajniczku będą znacznie inaczej pachniały. Więc to w ten sposób tu po prostu to przelejemy. Mamy już ogrzany czajniczek, stawiamy go sobie na wadze. To jest pierwsza kwestia, która jest ciekawa. Jak ty parzysz w domu herbatę? Czy masz wagę, czy odważasz dokładnie zawsze konkretną gramaturę herbaty, którą będziesz pił, czy w jakiś sposób na oko po prostu już z wprawy ci to wychodzi? Na oko. Ja to robię na oko. Nie mam tego typu czajniczka. Robię to właściwie w dwóch czachajach. Do jednego czachaju na oko przelewam często przez sitko do drugiego czachaju i z czachaju do filiżanki bądź też czarki. I sobie pijesz. Widzę mniej więcej, ile jest zapełnione przestrzeni w tym czachaju i sypę sobie jeszcze, biorąc trochę pod uwagę, czy jest to zmięte, tak jak bihongcha, czy jest to rzadsze. A zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Właśnie, może pokażę tak tutaj liście w takim razie. One nie są zbite w jedno konkretne ciastko, aczkolwiek widać, że takie gdzieniegdzie grudki nam się formują. No, a wracając już do stricte ważenia, no to też pamiętajcie, że to nie jest jakaś kwestia życia i śmierci. Generalnie chodzi po prostu o to, żeby herbata smakowała, więc
ile tam sobie nasypiecie, to nie jest aż takie ważne. Najważniejsze, żeby po prostu czerpać z tego przyjemność. I nie za mało też. Nie za mało. 5 sypiesz gramów, czy... Teraz 5,5 prawie. 5,5, okej. Zostawimy, bo czajniczek ma niecałe 100 ml, więc tak będzie akurat w sam raz. No ale na pewno, co mogę powiedzieć, to że taka kwestia ważenia gdzieś pozwala na to, żeby zachować tę powtarzalność smaku, że jak już na przykład znajdziemy, że to jest to, czego oczekuję, no to już później wiem, ile dokładnie tych liści nasypałem i mogę się do tego odnosić i wracać. No ale na razie może pomąchajmy w ogóle, co nam tutaj wyszło. Myślę, że powinniśmy to nagrywać w piwnicy. No właśnie. No tak, herbatę sobie wybraliśmy wyjątkową, przez to, że ona jest taka stara i w dodatku leżakowana w Hongkongu, to charakteryzuje ją ten stopień właśnie dojrzałości już wysoki. Zdecydowanie te przechowywanie w Hongkongu wiąże się z wyższą wilgotnością. Już nie będziemy tutaj może wnikać w technikalię, bo też na tym się jakoś dokładnie nie znamy. W każdym razie z własnego doświadczenia bym powiedział, że bardzo lubię właśnie herbaty leżakowane w tym miejscu. Tymczasem w czarce Konrad. Hong Kong Sheng 2002 to jest herbata wyjątkowa pod względem sposobu jej przechowywania, ale właściwie czegoś więcej niż przechowywania tylko, bo to jest przechowywanie, w którym ma się bardzo aktywny wpływ na to, jak ona się starzeje. Można nawet powiedzieć, że jest to kraftowa metoda stworzenia herbaty dojrzałej. Ta herbata trafiła do Hongkongu jako sprasowane zielone ciastka puera, została natychmiast podzielona i w tej formie liści luzem i drobnych grudek leżakowała sobie od co najmniej 2002 roku, ale leżakowała to właśnie niedopowiedzenie. Tę herbatę poddawano procesowi kontrolowanego dojrzewania poprzez zwiększenie wilgotności, w którym ona była przechowywana, przynajmniej czasowo. Etapy, okresy przechowywania w większej wilgotności przeplatane były okresami przechowywania w mniejszej wilgotności. Oczywiście cały czas jesteśmy w Hongkongu, więc wilgotność powietrza tak czy inaczej jest wysoka, temperatura tak czy inaczej jest wysoka. Powstaje więc herbata bardzo dojrzała. Herbata o intensywnym smaku, no, dosyć ziemistym, dosyć piwnicznym. To jest właśnie styl hongkoński. Styl już trochę zanikający. Coraz mniej sklepów przeprowadza to dojrzewanie w tradycyjnym hongkońskim stylu. Bardziej obecnie popularne jest leżakowanie w warunkach suchych czy naturalnych. Droga, jaką przeszła ta herbata, jest długa i bardzo ciekawa i równie długa i ciekawa będzie podróż, którą Łukasz i Kuba podjęli przez wszystkie parzenia tej herbaty. Polecam. W wypadku też takiego długiego leżakowania herbaty, to ja bym już tutaj sugerował, żeby pierwsze parzenie po prostu wylać. Także zalewamy sobie herbatę, niech ona sobie chwileczkę postoi i przy okazji to ten napar, którego nie będziemy pić, posłuży nam do tego, żeby ogrzać wszystkie rzeczy, którymi się tutaj, akcesoria, którymi się posługujemy. Także może i dla porządku, te bakterie też wyparzyć tak jakby. No nie wiadomo, co tam przez tyle lat tej herbacie się przytrafiło, więc na wszelki wypadek możemy ją przelać, aczkolwiek z drugiej strony, gdybyśmy tego nie zrobili, to raczej też nic złego by się nie stało. Tutaj mamy czachaj, albo może herbaty, inaczej nazywane. Z której czarki chciałbyś pić? Z tej szarej. Dobra. To akcesorium, ta rzecz służy do przelewania naparu, który przelejemy z czajniczka albo z gajłana do czarek. Zastosowanie ma to też praktyczne o tyle. Ja bym tego jeszcze nie pił, tylko wącham. Tak jest, okej. Możemy też powąchać później z pustej czarki. No pachnie to fenomenalnie jak dla mnie. Ale mniej intensywnie niż z czajniczka? No, mniej intensywnie, ale to już sama czarka, nie? Zobaczymy zaraz, jak same liście. A ty masz porcelanową, białą chyba? Tak jest. Mm-hmm. Więc no, teraz może już, uwaga, bo gorące, ale... same listki. No tutaj ten odcinek, który nagrywaliśmy w lesie, to przypomina mi tą ściółkę taką mokrą po tym, jak deszcz nas wypędził.
Zdecydowanie. Ale tak. Też czuję. No właśnie, nie jest to wyłącznie takie mokre. Czarna porzeczka. Są tak ewidentne nutki owocowe, które się wybijają i właśnie myślę, że to charakteryzuje przede wszystkim dobrą herbatę, że ona nie jest... Czarna porzeczka, ewidentnie dżem z czarnej porzeczki, lekkie może jakaś aronia, ale aronia kojarzy mi się z cierpkością, a tutaj na razie teraz jakby ta piwnica się jakby wyparowała, piwnica, i przeszliśmy w takie cytrusowe nuty owocowe. Okej. No ja bym się nie zgodził, że ona zupełnie wyparowała, bo jednak wciąż czuję takie... lekkie, gdzieś kamforowe. Właśnie, wiesz co, nie wiem, co jest z tą kamforą. Ta kamfora na opis na herbacie jest, że to jest kamfora, ale szczerze mówiąc... Nieco jest ciężki do opisania ten aromat, no ale zwróciłbym uwagę, że jest naprawdę złożony. Świeca, wosk? Być może. Świeca w kościele trochę taka? Może kojarzy ci się z takim kadzidłem kościelnym. Może kadzidło? Może to taka kamfora? Zdecydowanie jest nieco taki kadzidlany, ale właśnie przełamany jakąś taką słodkawą nutką. No, jest to już szęk dojrzały, zleżakowany, w przeciwieństwie do świeżego szęga, czy jakiejś mało, czy świeżej. No to no już tutaj czuć jednak tak czy siak, że ten charakter herbaty się zmienił. Mhm. Sam napar też, jak tu widzimy po tym króciutkim parzeniu, jest no, ciemniejszy niż tak, taki... A co to było za parzenie? To było przelanie, nie? Tak jest. No dobra, no to już nie będziemy zwlekać. Zaparzymy sobie tak, żeby spróbować, więc zalewamy do czajniczka. Te parzenia tu możemy robić naprawdę ekstremalnie krótkie. Tej herbaty jest stosunkowo dużo, jak na to, że jest mniej niż 100 ml wody, więc tak... Nie wiem, ja nie stosuję, szczerze mówiąc, w takich parzeniach jakiegoś czasomierza, stopera, żeby co chwilę to sprawdzać. Wolę się oddać herbacie na spokojnie i po prostu jak poczuję, że z którymś parzeniem jest ona za słaba, no to wiem, że następnie trzeba ten czas wydłużyć, a z kolei jak za mocno, no to już ewentualnie następnie skrócić. No bardzo ładny ma kolor. Tak, bo to są dwie szkoły. Jedna, że z zegarkiem w ręku, a druga tak na wyczucie dwóch oddechów, prawda? Zdecydowanie tak, różne są. Ale kolor, powiem ci, tutaj w tym białym lepiej się prezentuje. Kontrastuje nieco rzeczywiście. Właśnie tak, jeszcze opowiadając nieco o tej herbacie, to myślę, że warto pokazać, na co w ogóle można zwracać uwagę pijąc herbatę. Zobaczcie, ile już kwestii poruszyliśmy. Mogliśmy jeszcze opowiedzieć o tym dokładniej, jak wyglądają suche liście, ale też na to zwróciliśmy uwagę. Wybraliśmy sobie jakąś tam konkretną ceramikę, wąchaliśmy jak pachną liście w ogrzanym czajniczku, teraz wąchaliśmy jak pachną już zaparzone liście, teraz wąchamy samą herbatę i zaraz ją spróbujemy. To już jest masa rzeczy, na które możemy zwracać uwagę i to całe doświadczenie jest przez to pełne, jak tak, się no pije. Tylko jakby chciałbym podkreślić, że nie ma sensu tak robić z ekspresówką, bo można, wiesz, wysypać to z ekspresówki, zanurzyć w ciepłym, nie będzie takich wrażeń. Do tego stylu też nadaje się określona konkretna herbata. Ja bym też nie przesadzał z tym stylem gongfu, żeby do każdej herbaty, nie. Powiedzmy jakaś sencha, sakura, żeby brać gongfu, bo to jest trochę strata herbaty, bo wtedy nie wyciągniesz wszystkiego. Do tego musi być dopasowana herbata chyba. No, też się z tym zgodzę. Myślę, że warto testować. Niektóre rzeczy może będą smakować lepiej tak, a niektóre inaczej. Sencha sakury akurat, muszę się przyznać, że nie próbowałem w Gajłanie, ale mamy odcinek, jak mistrzyni parzy białego anioła. No właśnie, no i tam wyszedł no całkiem nieźle. Dobra, więc spróbujemy. Powiem ci, że zapachowo słabo czuję teraz, szczerze ci powiem. W sensie, że nie jest już taki intensywny. Nie czuję zapachu, albo nie wiem, co się stało z moim zapachem, ale... No ale smaku chyba czujesz, przyznasz, co? No czuję, ale to jeszcze nie jest to. W takim razie wydłużymy sobie to. Czuję mineralność chyba. Woda, mineralność. Taka woda mineralna z lekkim posmakiem. Okej. Czyli raczej czujesz, że jest delikatnie. Na razie bardzo delikatnie. Ta herbata się musi też rozkręcić. Ona
będzie może delikatniejsza, chociaż przypuszczam, że za chwilę pokażę pazur, ale można ją parzyć, to już wiem z doświadczenia. Długo. To nie jest skończoność praktycznie i cały czas będziemy mieć wartościowy napar. No, teraz ją chwilkę dłużej podtrzymamy. Ja bym już zwrócił w tym miejscu i tak uwagę na to, jak długo ten smak zostaje później. Bo mineralność jest. Przełknęliśmy i cały czas zostaje, jak dla mnie ta mineralność ewoluuje nieco w takim drzewnym kierunku, coś takiego właśnie w kierunkach ściółkowych, liściowych smaków, takich jesiennych czuję w buzi. Jesienne, no jesienne. Dajesz. To przelejemy sobie drugi raz. No patrz, widzisz, już teraz kolor jest w ogóle ciemniejszy, bo ta herbata teraz potrzebuje jest bardzo ciemny kolor. No więc wykonaliśmy sobie pierwsze parzenie, takie wstępne, żeby w ogóle zobaczyć co i jak z tym i przechodzimy i tak sobie można siedzieć właśnie. Dlatego też jesteśmy w domowym zaciszu, żebyście zobaczyli jak to w ogóle można robić. Przychodzą sobie dwaj kumple, zamiast pić przysłowiowego browara, to siedzimy sobie i pijemy herbatę. Tak, a ja bym jeszcze poprosił operatorkę o uchylenie okna większe, bo czy można uchylić okno? No jest nieco ciepło. A na jaką porę roku według ciebie byłaby ta herbata? Jesień. No, ale powiem ci teraz, że teraz muszę powiedzieć stop. Drugie parzenie za długie. Za długie. No. Patrz, od razu to idzie wyczuć. Idzie wyczuć. Jest złożona, delikatnie przeciągnięte, zobacz. Mhm. Troszkę się goryczki pojawiło, ale... Pojawiła się ta goryczka. Pojawiła się taka winność. Najpierw jest taka winność, przechodzi ci w goryczkę. To prawda. Ale wciąż jakby gdzieś w tle, może to nie są, o dziwo, nuty, które grają pierwsze skrzypce, no. Ale wciąż jest właśnie takie kamforowe, jakieś piwniczne skojarzenia zdecydowanie bym miał. Ta herbata na pewno nie jest nachalna, mimo tego, już widzisz, że ona nie jest, nie uderza, że tak powiem, w jedne konkretne nuty smakowe i tyle, tylko jest właśnie taka złożona, wielowątkowa. Mm-hmm. No na pewno nie jest to herbata do picia na co dzień, żeby siedzieć i pić ją codziennie, to nie. Jak dla mnie? Trzeba się nią chyba rozkoszować, nie mówię, że komuś musi ten smak smakować i podobać się, tak, ale że trzeba go rozłożyć trochę na części pierwsze, żeby poznać. To tak? Prawda. Tak samo jak masz, nie wiem, film długi Davida Lina, no to nie obejrzysz go na podglądzie, powiedzmy te 3 godziny Lorenza Zarabi, tylko musisz poświęcić mu rzeczywiście więcej czasu, a nawet doczytać coś do historii, prawda? W odpowiednich okolicznościach też go oglądać. Tak. Wiadomo, duży ekran, ekranie. Prawda? Więc teraz spróbujmy troszkę to zmniejszyć, to drugie parzenie. Jasne. I sobie przelewam. No, przy okazji możecie nam śmiało napisać w komentarzu, dać znać, z jakimi herbatami wy lubicie sobie urządzać takie... Albo jaka forma? Sesje. Czy na przykład więcej zrobić takich sesji dłuższych filmów, czy bardziej krótsze filmy? Co wolicie, co wam odpowiada? Też nie ukrywam, że w tej formie na pewno czujemy się swobodnie, bo tak by to rzeczywiście mogło wyglądać. Tak byśmy sobie siedzieli, pili na majówce herbatkę. Bez kamery, po prostu sobie... delektując się wspólnie i ciesząc bardzo dobrą herbatę. No bez kamery jeszcze z jakimiś dziewczynami chyba. To, co mi się teraz tak narzuca w pół drogi... Ja ci doleję to jeszcze. To, że nie jest to taki szęk typowy, z jakimi szęgi kojarzę. Bo szęgi, w przeciwieństwie do szu puerów, kojarzę z takimi mocnymi, nazwijmy to świeżymi aromatami owocowymi, cytrusowymi, jak na przykład szęk Elefant. Bardzo popularny, bardzo dobry stosunek ceny do jakości. To ładne. Opakowanie, można komuś na prezent kupić takiego słonia. A to jest bardziej w stronę takich właśnie drzewnych klimatów, takich przyciszonych, jesiennych. Właśnie dobrze myślę, że ująłeś to, że one są przyciszone, bo one nie są wyciszone. One cały czas tutaj są. Ta herbata jest wielowątkowa zdecydowanie, bo z jednej strony te nuty takie piwniczne, drzewne, kamforowe, jakieś ściółkowe, z drugiej jakieś owocowe. No, jest złożona, ale to jest wszystko stłumione nieco. Nie jest to agresywne, nie pcha się wszystko aż tak bardzo na pierwszy plan. To tak prawda, to nie jest tak, jakbyśmy pili, powiedzmy, wiesz, jakiś taki mocno słodki, nie wiem, shake, deser. To jest
W porównaniu do muzyki to jest trochę taki ambientowy smak, że to jest, wiesz, smak wyrazisty, ale cały czas w tle. Tak, wyrazisty, ale subtelny. Subtelny, taki ambient właśnie, muzyka, nie muzyka krajobrazu czy muzyka pokoju. Tutaj mamy jagody amerykańskie, tak? Tak jest, buróweczki. Pomiędzy parzeniami, jak jesz sushi, to sobie robisz taki reset. Smakowy, żeby kubki smakowe na nowo były. Ale imbirem. No tak. Ja tutaj zakwaszam trochę. Spróbuj, bo teraz dla mnie to jest właśnie taki oddech i teraz od nowa. Dobra, to już chyba jest w ogóle czwarte parzenie. Czwarte, no, właśnie, trzeba... Jakbyśmy chcieli was tutaj przetrzymać na to, tak naprawdę na całą pełną sesję, to pewnie spędzilibyście tu z nami i z półtorej godziny, bo byśmy tak parzyli, skończyłaby nam się woda, zagotowalibyśmy znowu i moglibyśmy dalej parzyć. No ale już jakiś obraz tej herbaty się po tylu parzeniach jawi, tak czy siak. No... Według mnie jest ona naprawdę bardzo solidna, ale zdecydowanie do wypicia tak raz na czas, czy do jakiejś konkretnej, dopasowania do jakiegoś konkretnego momentu właśnie na co dzień, myślę, że już stałaby się męcząca dla mnie, ale teraz, kiedy mam siłę i ochotę poświęcić jej tak dużo uwagi, no to gdzieś czuję, o co w tym wszystkim chodzi. Pełnia smaku teraz mnie uderzyła, wiesz, taka smak i na podniebieniu, i na języku, i gdzieś tutaj na policzkach, gdzieś jakby na całej przestrzeni czuję teraz taką lekko wchodzącą jakby moc. Moc, może taką cierpkość, tanieniczność, taką herbacianość właśnie. Okay. Taka herbacianość plus to, co wcześniej czuliśmy. Tutaj jakby teraz jest. No i cały czas to trwa. Po jednej czarce ja ten smak czuję. On się utrzymuje bardzo dobrze. Zgadzam się zdecydowanie. Też ona oblepia buzię. Jest może nie aż takie. No właśnie, walnijmy kolejne parzenie. Zobaczymy. Skupię się teraz na tej gęstości herbaty. Czy ona jest gęsta, czy jest lekka? To jest kolejna rzecz, na którą możemy zwracać uwagę. Właśnie w trakcie picia, to jaka jest struktura naparu, to brzmi nieco niedorzecznie i irracjonalnie, ale to wszystkie, mimo że wszystkie herbaty parzymy wodą, to one będą dawać różne rezultaty i na przykład skrajnym przypadkiem będzie gyokuro, które zaparzone, już szczególnie zaparzone w takim stylu wręcz kilku mililitrów na dużą ilość liści da nam taki bardzo gęsty wywar, tak, który jest taki oblepiający, mętny. Tłusty, mętny. No a z drugiej strony na przykład nie wiem, będziemy mieć jakąś herbatę chińską, czarną, która na przykład będzie gdzieś taka delikatniejsza, subtelniejsza, bardziej o takiej konsystencji właśnie wody, prawda? Nie, tak. Nie takiej gęstej. To tak zupełnie przykładowo. Aczkolwiek ten puer stałby gdzieś według mnie po środku. Nie jest ani bardzo mocno oblepiający, ale też nie jest taki szybko uciekający z buzi. No właśnie, być może z tego powodu nie zwróciłem uwagi na tę strukturę naparu. Momenty ciszy też są w porządku. Trzeba mówić herbacie, a nie nam. Więc jeśli pijecie coś do naszego odcinka, to też będziemy bardzo, bardzo zadowoleni, żeby dowiedzieć się, co takiego znajduje się w waszych czarkach, filiżankach, kubkach. No i co byś powiedział? Nie wiem. Nie mogę jakby rozgryźć tej konsystencji. No ja właśnie czuję... Nie wiem, czy to... Tak jakby... Bo ona z jednej strony bardzo szybko przelatuje, ale z drugiej strony czuję, że jednak tam zostaje. No jest taki, właśnie taki efekt, że na początku mam wrażenie, że jest oleiste. Potem ona przechodzi, zostaje jej smak i aromat. Tak, ale jest sucho w buzi. Ale teraz jest sucho.
To prawda, to prawda. I ściąga to. To jest nieoczywiste połączenie. No właśnie takie nieoczywistość. Zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam. To co? Może teraz zrobimy sobie jakieś ostatnie, finalne parzenie, przynajmniej żeby nie przeciągać naszego filmu. I podsumujemy sobie. Znaczy nie, może wrócimy po trzech parzeniach. O! Porcja wrzątków w termosie z Ojirushi, który widzę kupiłeś sobie, to jest cena około 200 zł. Powiedz mi, jak oceniasz ten termos, bo cena jest wysoka, ale... Całkiem wysoka rzeczywiście, aczkolwiek... Czy to jest uzasadnione, czy nie? Bo ja tu mam na temat termosów z Ojirushi jedno spostrzeżenie, ale nie chcę spoilerować, powiedz, jakie są twoje odczucia. No, szczerze mówiąc, jestem z niego zdecydowanie bardzo zadowolony. Nie miałem okazji, przyjemności, mam nadzieję, przetestować go jeszcze w jakichś poważniejszych warunkach, tak, że na przykład, nie wiem, potrzebował tego wrzątku na wieczór, czy tam tej gorącej wody na wieczór, a przygotował ją rano, bo raczej używam go tak po prostu do codziennego parzenia. No, ale co muszę pochwalić, no to o czym już wspominałem, ten system lania jest po prostu bardzo wygodny, nigdzie tutaj nie dotykamy palcami, nie odkręcamy, wystarczy wcisnąć jeden przycisk i możemy lać, no i też ten strumień jest taki pewny, leje się jakby miarowo dokładnie tyle samo, jest to jednolity strumień, więc no generalnie bardzo jestem zadowolony i do takich codziennych sesji go wykorzystuję cały czas. Też nie wiem, czy wcześniej nie powiedzieliśmy, że ma on pojemność 700 ml, a tak naprawdę jest to 820, także nieco zaniżyliśmy. Spostrzeżenie moje jest takie, że ludzie dzielą się na fanatyków tych Ojirushi i tych, którzy mówią, czy to jest dobre, czy nie, czy jeszcze, którzy nie spróbowali. Mm-hmm. Wszyscy, którzy jakby po pewnym czasie jakby mają, to mówią, że to jest... termos, który kilka godzin, czy nawet cały dzień utrzymuje im wrzątek. No, to akurat może z własnego doświadczenia powiem, że gdzieś tam jakaś resztka wody mi zostaje po parzeniu i następnego dnia na przykład znowu zabieram się za parzenie, siadam sobie do herbaty, to ta woda jest jeszcze ciepła. No nie jest już wrząca, ale to jakaś tam resztka jest jeszcze ciepła, więc no na pewno on trzyma temperaturę solidnie. Też wszystkie informacje odnośnie tego, jak długo są rozpisane na stronie, po jakim czasie, przy jakiej temperaturze otoczenia, ile stopni nam zostanie. No to jedno z ostatnich parzeń i tutaj też zapraszamy naszą operatorkę po odbiór należnej porcji herbatki. Za taką robotę to dla się należy, trzeba, tak jest, tak trzeba jest. Nieco się pobudzić. Herbatka. No i cały czas ona jest zrównoważona. Co ciekawe, te parzenia jakoś na przestrzeni czasu, może z wyjątkiem tych pierwszych, się nie zmieniają. Według mnie one są cały czas w tym samym stylu utrzymane. Teraz nie ma tutaj bardziej większych... wraca mineralność. A może też kwestia tego, że nieco krótsze to parzenie już, poza tym już około litr herbaty przepiliśmy. Poszedł. Już solidnie ona płynie w naszych żyłach. No właśnie. Ja i tutaj też czuję lekkie pobudzenie. Miałem o to pytać. Jak ty czujesz w kontekście tego ożywienia herbacianego? No, generalnie tak całościowo ujmując ten temat, to muszę powiedzieć, że herbata działa na mnie zdecydowanie pobudzająco, aczkolwiek nie jest to takie intensywne, jakby strzałowe pobudzenie w jednym momencie, czyli po prostu nieco większy przypływ. Mówisz o tej konkretnej teraz, tak? Mówię całościowo o herbacie, natomiast ta konkretna wpisuje się w to, no czuję, że jest w miarę mocno intensywnie pobudzająca, ale nie tak, żeby powodować jakiś niepokój, roztrzęsienie. Jadłeś śniadanie? No śniadanko tak, ale obiadu jeszcze nie, a pora już późno. Ja jadłem tylko takie śniadanie, jakieś takie bułeczki i muszę powiedzieć, że pobudzenie w przypadku tej herbaty jest na pewno mniejsze u mnie niż jakichś świeżych, zielonych ze świeżego zbioru teraz. To jest świetny temat. Tutaj bardziej zrównoważone.
mam wrażenie, nie mam tutaj takiego piku nagłego, mhm. tylko czuję, że tak powoli, powoli jakby jak zacznę myśleć o tym pobudzeniu, to może troszkę jestem bardziej pobudzony, okay. ale to jest bardzo, bardzo spokojne, spokojne chodzenie w górę, tak? Tak? Jak piję na przykład zieloną herbatę, to czasami mam takie, kurczę, za duży napar, za dużo naraz na rano, nie? Naczczo jeszcze. A tutaj po zjedzeniu to jest właśnie coś takiego, że nie myślę o jedzeniu. To jest też ważne dla tych, którzy odchudzają się i dbają o swoją dietę, bo mam tutaj te kulki, borówki, ale nie czuję, żebym coś potrzebował do tej herbaty łączyć. To prawda, no herbata gdzieś tak zapełnia brzuch, rzeczywiście nie jest, może niweluje to odczucie głodu, ale to już... Znaczy wiadomo, jako prowadzący Żarłok TV na pewno bym coś do tego wymyślił, tak? Ale to właśnie, szczerze mówiąc, w przypadku tej herbaty nie narzuca mi się. Jakby po prostu nie mam jakichś takich prostych skojarzeń, nie mam chęci sięgnięcia po jakieś ciasto czy cokolwiek. Tu jest na tyle wrażeń, że jeszcze o tym nie myślę. Być może powiedzmy za tę godzinę jeszcze, jakbyśmy robili 30 parzenie, to bym powiedział, a dobra, uzupełnimy to, tak? Tutaj nie trzeba nic uzupełniać. Trzeba było przegryźć. Okej, to wracając jeszcze do tego tematu pobudzenia, to możemy polecić naszego Instagrama, i na którym niedawno pojawiła się rolka wraz z opisem na temat tego, czy herbata pobudza, czy uspokaja. To nie jest wcale oczywiste, więc polecamy zapoznać się z tymi informacjami. No i co, będziemy może powolutku kończyć? Jeszcze nie, poczekaj, bo jeżeli doszliście tak daleko, to znaczy, że jesteście zaawansowanymi oglądaczami i pijakami herbaty. Więc nie dość, że mamy Instagrama eherbata.pl, to jeszcze mamy Instagrama stricte herbaciarni Czarka. Więc też możecie zasubskrybować na Instagramie po aktualne wiadomości, kiedy otwarta jest herbaciarnia, tak jest. Kiedy jest jakaś dostawa na przykład, bądź różne inne ciekawe akcje. No to co? Świetna herbata. Ciekawy film, ciekawy eksperyment troszkę. Dajcie znać, jak wam się podobało. Mamy nadzieję, że... Czy nie, jesteśmy ciekawi opinii waszych. Czy to się da oglądać albo słuchać po prostu może? No. Bo to jest taki film trochę dla tych, którzy może sami siedzą też i piją swoją herbatę i chcą to z kimś... Prawda. Gdzieś w tle sobie przy okazji posłuchać w tle, tego. Albo po prostu ze swoją herbatą, tak? Żebyśmy też mogli zasugerować pewne drogi podczas picia swojej herbaty, tak? No bo wiadomo, że to nie będzie najbardziej popularny film, ale dla zaawansowanych, dla tych, którzy też chcą się być może zrelaksować, o ile dadzą nam trochę zaufania, że możemy też zrelaksować. No ja co? Jestem zadowolony z tej herbaty. Ja też jestem zadowolony, ale raz jeszcze bym podkreślił, że to jest herbata, której trzeba dużo poświęcić, żeby ją docenić, i też może nie jest najbardziej spektakularna. Nic się tutaj tak jakby nie wybija, wiesz, nie ma się do czego przyczepić też. To prawda, jest ultra poprawna. Ultra poprawna, ultra dobra, ultra może perfekcyjna. Nie ma w niej szaleństwa, zobacz. Nie ma w niej szaleństwa w tej herbacie. Jest taka, powiedzmy, kontemplacja przyrody, kontemplacja, wiesz, do jakiejś dobrej książki, jak tutaj na przykład mamy Walden. Walden, czyli tydzień... W lesie. Życie. Czyli życie w lesie. Klasyczna lesie. Właśnie pozycja o ucieczce z miasta właśnie. No i ta herbata jest trochę tutaj też taką ucieczką. No ten styl parzenia, no to w ogóle trzeba uciec trochę od rzeczywistości, żeby wejść w rzeczywistość tej herbaty. I poświęcić temu mnóstwo uwagi przede wszystkim. Dokładnie. Ale potrafi to oddać co niemiara. Przyjemnym. Dlatego jako, że my poświęciliśmy tyle uwagi tej herbacie, to za was nie musicie jej pić, nie musicie jej kupować. Dajcie łapkę w górę. Wiecie, czego oczekiwać. I żegnamy się i do następnego odcinka. Do zaparzenia. Do spotkania. Do zaparzenia. Cześć.